wojny. Oczywiście tutaj posługujemy się tradycyjnym pojęciem, które też postaram się ten tytuł zinterpretować czy wyjaśnić. Przede wszystkim może na samym wstępie powiem jakby o koncepcji wystawy. Tą tytułową sztukę wojny, rozumianą historycznie, chronologicznie, jakby pokazującą na przestrzeni dziejów zarówno wielkie wojny, bitwy, rozwój uzbrojenia, fortyfikacji, rozwój teorii wojennej, zagadnień strategii, taktyki i podobnych tematów, podzieliliśmy dla takiej przejrzystości czy ułatwienia na 5 takich korpusów czy zespołów tematycznych, z których pierwszy to są właśnie historie wielkich bitew i wojen, przedstawione na kartach dzieł największych historiografów. Na kartach dzieł historiografów, ponieważ to właśnie to historiografowie czy profesjonalni historycy przede wszystkim udokumentowali czy opisali najpełniej te wielkie wydarzenia i za ich pomocą, zwłaszcza jeśli to były wydarzenia dziejące się tysiąclecia temu, czy setki tysięcy lat temu, czy setki lat temu, docierają do naszej pamięci. Także najpierw będziemy mogli na wystawie zobaczyć dzieła najwybitniejszych historyków, przy czym wojna jest niestety zjawiskiem, to jest paradoks pewien, że teoretycznie jako istoty rozumne dążymy do pokoju, nakazy religii, moralności, filozofii nakazują jakby dążenie do pokoju czy życie w pokoju. Niestety wojna od zawsze była wpisana w istotę ludzką. Przy czym przez wojnę rozumiemy przede wszystkim tutaj zorganizowany zbrojny konflikt pomiędzy różnymi grupami etnicznymi, narodowymi, religijnymi, kulturowymi. Przy czym właśnie istotne jest to właśnie, że wojna to jest zjawisko właśnie planowane, są całe kampanie wojenne, prawda, strategie, to nie jest, że tak powiem, jakaś tam potyczka wynikająca z przypadku i z reguły wojna miała albo polityczne, albo religijne, głównie podłoże, albo ekonomiczne, kryzysy ją wywoływały. Przecież tak jak powiedziałem, wojna towarzyszyła nam od początku dziejów, w związku z czym postanowiliśmy sięgnąć na wystawie do tradycji mitycznej i biblijnej, jeszcze prehistorycznej, czy przedhistorycznej i zobrazować to na podstawie właśnie największych wydarzeń wojennych tych czasów jeszcze przedhistorycznych. I w tradycji biblijnej skupiliśmy się na obleżeniu Jerycha, natomiast jeśli chodzi o tą tradycję mityczną, którą Homer utrwalił w Iliadzie, na odlężeniu Troi. Dalej oczywiście możemy, tak jak postępowała chronologia dziejów świata, obserwować rozwój największych konfliktów wojennych wśród historyków starożytnej Grecji, wśród ojca historii Hezjoda, a także jego kontynuatorów. Można między innymi tutaj oczywiście będzie zobaczyć też dzieła Tukidydesa, wojnę peloponeską, szczegółowo opisaną przezeń, czy na przykład dzieło Genialne fałszerstwo literackie z czasów późnej starożytności, dzieło Diktysa o zniszczeniu i zdobyciu Troi, które przez całe średniowiecze, kiedy nie znano Greki i nie znano Homera, uchodziło za najbardziej wiarygodną relację wydarzeń właśnie opisanych przez Homera pod Troją, ale to było właśnie fałszerstwo literackie. Później oczywiście mamy historiografię rzymską z Tytusem Liviuszem na czele, najgenialniejszym bodajże historykiem zajmującym się wojskowością, bo Liviuszem, Tacytem. Później z kolei przechodzimy do czasu upadku już Imperium Rzymskiego. Dzieło to będzie obrazować kronika, ale historia nowa Zosimosa, bizantyjskiego historyka, który jakby utrwalił ten moment właśnie upadku tysiącletniego cesarstwa. A także w tradycji żydowskiej wojnę żydowsko-germańską, która doprowadziła do zniszczenia świątyni jerozolimskiej, zapisaną na kartach dzieła Tytusa Liviusza. Jeśli chodzi właśnie o średniowiecze, kiedy zaczęły kształtować się na grudach Imperium Rzymskiego nowożytne, współczesne nam państwa, to polską tradycję reprezentować będą najznamienitsi ci wcześniej historiografowie, czyli mistrz Wincenty Kadubek, Jan Długosz, a także Mikołaj Zmiechowa. Nowożytną z kolei historię polską, XVII wiek wojen, konfliktów, znaczy stulecie wojen religijnych i licznych bitew, które właśnie państwo polskie toczyło z Rosją, ze Szwedami, z Turkami, Kozakami, zobrazuje przede wszystkim Samuel ze Skrzypny. Może nie będę właśnie tak już szczegółowo wymieniał właśnie wszystkich dzieł. Drugim, generalnie jakby przedstawiamy też ten
teatr działań wojennych, tą właśnie sztukę wojny, przede wszystkim na kartach książek prawnych starych druków. W związku z czym jakby taką datą graniczną dla nas w historii jest postać Napoleona i wojny napoleońskie, a jeśli chodzi o teorię, to twórczość właśnie Karla von Clausewitza, pruskiego generała, genialnego teoretyka, który wprowadził jakby, można powiedzieć, że wraz z nim rozpoczyna się już taki typowo nowoczesny dyskurs nad teorią sztuki wojennej. Ale właśnie kolejnym z działów jest teoria. I tutaj też będą Państwo mogli zobaczyć dzieła najwybitniejszych teoretyków rzymskich, przede wszystkim Wegecjusza, ale Frontinusa, Eliana, a także nowożytnych, wybitnych teoretyków zagadnień wojennych z naszych rodzimych twórców Andrzeja Frecza Modrzewskiego, który w pięciu księgach, tylko ta jedna była skonfiskowana i ukazała się dopiero wiele lat później na prawie Rzeczpospolitej. Jedna z ksiąg właśnie dotyczy zagadnień wojska i obronności Rzeczpospolitej obojga narodów, ale także dzieła właśnie Thomasa Hobbesa czy Grocjusza. Więc to jest ten drugi z kolei blok, właśnie rozwój teorii jakby sztuki wojennej. Kolejnym to są wielcy wodzowie, którzy zawsze przewodzili tym wielkim konfliktom, wielkim bitwom. I tutaj postaraliśmy się ograniczyć do takich naprawdę najwybitniejszych, zarówno właśnie polskich, jak i światowych, począwszy od czasów starożytnych do nowożytnych, więc będzie można zobaczyć właśnie prace poświęcone Aleksandrowi Wielkiemu, czy pamiętniki z wojny galijskiej Juliusza Cezara, a także postacie Joanny d'Arc, czy właśnie Napoleona. Natomiast jeśli chodzi o polskich wielkich wodzów, to tutaj mamy oczywiście Władysława Jagiełłę, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszkę. I to byłby ten trzeci z działów. Czwarty z działów to są szeroko rozumiane zagadnienia właśnie taktyki i strategii wojennej, zobrazowane właśnie też tak można powiedzieć przekrojowo, prawda? Począwszy od tego traktatu bizantyjskiego cesarza Leona VI Mądrego o taktyce i strategii, gdzie rozgranicza te pojęcia, pokazując właśnie, że taktyka to jest element generalnej właśnie strategii wojennej, formułuje właśnie klasyczne pojęcie właśnie strategii i taktyki przez właśnie przede wszystkim rozwój głównie XVII, ale XVIII też wieczny, ten przełom, który doprowadził do kompletnego zmiany charakteru wojen przez technikę wojenną, czyli właśnie przede wszystkim wprowadzenie broni palnej, artylerii, która uparła tradycyjnych walczących wręcz piechurów, a także próbę właśnie takiego zracjonalizowania, unaukowienia sztuki wojennej. Tutaj są właśnie traktaty licznych, najwybitniejszych XVII wiecznych umysłów, także ten taktyka, strategia. To jest czwarty dział. No i ostatni to jest właśnie historia uzbrojenia, fortyfikacji. Tutaj między innymi na przykład są właśnie dzieła Belidora czy Bobana, też najwybitniejszych i praktyków budujących czy odbudowujących, rekonstruujących twierdze jak Maastricht, Boban, czy po prostu sprawiających, że ta sztuka właśnie fortyfikacji czy defensywy stosownie do zmiany właśnie wojsk jest odpowiedzią właśnie na nową jakby zupełnie sytuację, w związku z czym też dziejowo jakby zmienia się sam sposób właśnie zasad obrony. I to by było tyle. Może tylko powiem o samym tym sformułowaniu sztuka wojny, które oczywiście w tradycji jest jak najbardziej ugruntowane, ars belli. No oczywiście razić nas może dzisiaj zestawienie czegoś takiego jak sztuka z wojną, tak jakby to była sztuka zabijania, tak jakby no właśnie zdolności twórcze, czy ludzkie, jak kulturowe, prawda, wyrażające się w sztuce, religii, filozofii, były przez nawet starożytnych tak samo wysoko cenione. No właśnie, otóż nie, trzeba to właśnie rozumieć, że tak powiem, dość technicznie. To znaczy, przede wszystkim nasze nowożytne pojęcie sztuki, tak jak my rozumiemy, czyli generalnie sztuki piękne, to jest wynalazek tak naprawdę początku XIX stulecia, zwłaszcza Baumgartena, i wtedy powstaje estetyka. I sztuki rozgraniczają się od innych wytwórczych jakby działalności człowieka. Tymczasem no, pierwotnie jakby wszystko właściwie było rzemiosłem. Każda zdolność wytwarzania czegoś była określana właśnie mianem sztuki. Więc sztuka wojenna to nie było jakby uwznieślanie wojen, tragedii, które prowadziły do zagłady narodów, do kryzysów ekonomicznych, prawda, do przede wszystkim nie wiem, różnorodnych na przestrzeni dziejów zbrodni wojennych, no bo niestety wojna jest wybuchem po prostu gigantycznego okrucieństwa i uwznieślanie jej tak naprawdę
no, moim zdaniem nie jest niczym jakby odpowiedzialnym. Natomiast chciałem powiedzieć właśnie, że rozumiejąc jakby to w zagadnieniach właśnie sztuki, po prostu chodziło jakby o, tak jak na przykład, nie wiem, cechowy rzemieślnik, prawda, który wykonywał tam jakieś, nie wiem, przykładowo nawet cegły, prawda, wypalał, on postępował zgodnie właśnie z kanonami sztuki i tak samo właśnie jakby zdolność organizowania, przeprowadzania operacji wojennych, stosowania odpowiednich strategii na odpowiednich, nie wiem, terenach, przy odpowiedniej liczebności armii, uzbrojeniu, prowadzenie kampanii wojennej, zarządzanie, jakby można powiedzieć, tymi kryzysami wojennymi, no właśnie to było kodyfikowane jako sztuka i powstawały właśnie traktaty, które jakby miały pokazywać, uczyć na błędach, prawda, i doskonalić właśnie to rzemiosło, przy czym właśnie no, przez sztukę wojny nie rozumiemy tutaj. Ja bym myślał, że tutaj właśnie ta sztuka, czasów antycznych, to jest właśnie umiejętność. To umiejętność rzemiosła, tak jak my, tak. Czyli to jest umiejętność, jak każda inna umiejętność, czy my ją nie definiujemy, czy ona jest in plus, czy in minus, czy ona jest pozytywna, to jest umiejętność. I w związku z tym do zdobycia tej umiejętności, tak jak do wytwarzania butów, jak mówi starożytny Grek, potrzeba jakaś umiejętność i ewentualnie jakaś przekazywana wiedza praktyczna, bądź jakiś traktat, to tak samo właśnie sztuka wojny. Pamiętajmy, że to jest rzemiosło, że to jest pewna umiejętność, stąd te traktaty. Natomiast dyskusyjne jest, czy raczej tak do dyskusji pobudzające, dlaczego wojna której, no, która jakby a priori odrzucamy, prawda, to zjawisko, znajduje też miejsce nie tylko w historii, no, rejestracja, ale i w literaturze, prawda? I gdzie tutaj jest jakby takie miejsce do ewentualnie, prawda, jakiegoś zastanowienia się dlaczego, ale no może my tylko zwracamy tak, prawda, to, o czym wszyscy gdzieś czujemy, jak się możemy zastanowić. I jeśli chodzi tutaj, wejdę do właśnie tych rozróżnień, to powodowało gdzieś niepokój u twórców, u filozofów, u historyków i ten podział na wojny sprawiedliwe, jak to jest pamiętam, prawda, i niesprawiedliwe. Przede wszystkim miał ochronę wojny, przede wszystkim w obronie, prawda, własnej, a nie... Było to rozróżnienie, wszyscy gdzieś tam z nim się zetknęliśmy, także... Tak jak tutaj historia wojskowości, to jest przede wszystkim kwestia właśnie wojska, historia metod, strategii, a w tych pionowych gabotach, ale będziecie mogli Państwo sobie zobaczyć, w wielkim skrócie historię wojen, w pewnej chronologii właśnie od, tam są rzadziej spotykane, ale mamy w każdej z tych gabot po trzy, prawda, do obejrzenia od początku, od wiadomo, od Grecji, od możemy tam sobie prześledzić strategię od ciężkozbrojnych, poprzez falangę, poprzez Rzym, oczywiście wszyscy wiemy, legiony, gdzie dyscyplina przede wszystkim była brana pod uwagę. I niestety wiemy, że na przykład w legionach rzymskich od tego się między innymi zaczęła była decymacja. Czyli jeżeli legiony się wycofały, czyli stworzyły bądź odmówiły, to w sposób mechaniczny odliczano co dziesiątego żołnierza, jaką rangę sprawował i on był od razu zgładzony w tym momencie. To przeszło tam też do nowożytnych czasów. Straszna kara jest, ale właśnie w ten sposób też utrzymywano dyscyplinę, prawda? I można by w takiej sytuacji zobaczyć, jeżeli chodzi o formację, prawda, od to, co się wiemy, od hoplitów, Sparta w ogóle, kraj, państwo całkowicie militarne, od 6 do 60 roku życia, prawda, obywatel od razu stawał się rekrutem, żołnierzem i to funkcjonowało w taki, a nie w inny sposób. Wojny lądowe, wojny morskie, czyli terytorium, na którym się, prawda, wszystko. Wojna ofensywna, czyli atak i defensywna, czyli ten, który jest oblegany. Staraliśmy się to wszystko jakby pokazać. Udało nam się też nie tylko właśnie na samych pozycjach bardzo ciekawych skupiać, ale będziemy mogli też zobaczyć właśnie, jak wynalezienie, uprokój, zastosowanie i wprowadzenie artylerii, prawda, od razu do oblężenia, ale i też później na polu bitew, jak to wszystko było, prawda, jak się rozwijało dynamicznie. Myślę, że sama nazwa ekspozycja, czyli eksponujemy to, co mamy, zachęcamy do subiektywnego, prawda, odbioru, a jeżeli będzie trzeba, to służymy, jesteśmy na miejscu, będziemy starali się Państwu oczywiście pokazać. Dużo jest no, takich dzieł, wspaniałych dzieł, no właśnie wspaniałych, bo one są zapisane, a z drugiej strony ta ostatnia część, gdzie mamy właśnie no, metody, narzędzia służące niestety do konfliktu i do zabijania. No jak to nie bardziej, także są, prawda,
ofiary. No, ale w każdym razie potraktujmy to tak całkiem umiejętność. Umiejętność no taka, a nie inna. I przedstawiamy też rzeczywistych dziejów po prostu, bo niestety tak dzieje ludzkości wyglądały.